Tomek Miodek, witam i pozdrawiam. Dzisiaj mamy troszeczkę słoneczny dzień i chyba będzie według prognozy pogody tak ma być przez cały dzień. Jutro też ma być dobrze. Ale to co się działo 5 dni do tyłu, to w niedzielę, zeszłą niedzielę mieliśmy śnieg, potem mrozy cały czas nad ranem, nie? Nawet Magdolnia widzę też jest mrozem przypalona, nie? Nie wygląda to za fajnie. Śnieg walił. Zaraz pokażę, bo tutaj o, na folii jest śnieg. Grad jeszcze leży. Pełno gradu. Tutaj wszędzie wzdłuż. A w tej chwili temperatura jest około 7 stopni. Może 5, trudno powiedzieć. Ale zanosi się bardzo dobrze, że będzie bardzo fajnie. Zobaczymy. Czaruś tutaj pracuje. Co robisz, Czarek? Zbieram ziemię. I co tu będzie? Później będę robił szalunek. Barbecue będzie. A później będzie barbecue. No. Wylejemy posadzkę i będzie barbecue. Dokładnie. Będziemy robili imprezy dla pszczelarzy. Tutaj tu powstanie taka kuchnia ogrodowa, w której będzie zainstalowane chyba z dwa różne piece. Będzie tandoori, Avon, będziemy mieli barbecue i będziemy mieli chyba, jak to się nazywa, wędzarkę taką tutaj wmontowaną i to jest taki projekt właśnie na potrzeby jakichś tu spotkań z pszczelarzami, które coraz więcej w zasadzie jest i fajnie będzie można, bo tu do tej pory miałem tylko takiego czorta, ten co tutaj stoi, takie to brzydkie, koszmarek, nie, to trzeba już to wszystko zlikwidować i trzeba coś zrobić, tak jak ten dom jest tu z czerwonej cegły, prawda, no musi wyglądać już ładnie, więc się pozbywamy pomału koszmarków i zaczynamy stawiać jakieś ładne rzeczy w naszym ogrodzie. Mimo porannej godziny to już kilka pszczół na poidle siedzi sobie. O kurde, całą noc się paliło światło. No, oszczędność niesamowita. Ale tu chciałem się pochwalić, bo mam już tu sufit. Nie, zobaczmy sobie. Zrobiony już jest tu sufit. Halo. No, pomału będzie już lepiej. I już tak troszeczkę tutaj zaizolowałem tą pianką taką, nie? Tam poleciałem, gdzie były też parki, żeby to było bardziej termiczne pomieszczenie. Ten ostatni okres, który tutaj mieliśmy na pasiece, te gradobicie, co było kilka dni, to był bardzo niekorzystny okres, bo tak jak, o, najpierw pojawiała się, ta pogoda była bardzo zdradziecka dla pszczół. Polegało to mniej więcej na tym, że tak jak teraz, wyszło słońce zapraszająco, w sumie fajnie ciepło się zrobiło, tylko że były chmury, nie? I w tych takich przerwach po prostu wylatywało słońce do nas i się do nas uśmiechało, pszczoły wylatywały, a po 20 minutach bardzo szybko, dynamicznie przykryła nas taka czarna chmura i grad, nie? Więc pełno, ja tam jak robiłem na pile, to tam pszczoły się zatrzymywały, pełno miały pyłku i ten grad ich masakrował, więc mogę sobie wyobrazić, że tylko w polu, tam wszystko na tych drzewach, na tych pożytkach tutaj, co są na klonach, na mniszkach, nie? To te pszczoły były bombardowane, każda pszczoła, więc podejrzewam, że całkiem duże, spore straty pszczoły poniosły na pszczole lotniej właśnie w tych dniach, nie? I to tak, i to było tak, i to tak było 8 do 10 razy dziennie, nie? Tak, że no, już niby zrobiło ciepło, słońce wyskoczyło szybko z nienacka, bo to chmura przeszła i w takiej przerwie ciepło, temperatura może skoczyła po 12 stopni, pszczoły szybko wyleciały, bo to wiadomo, one w takich warunkach takim zapraszającym słońcu bardzo szybko się oblatują i tu nagle buch! I pełno leżało pszczół, no widziałem to osobiście, dużo pszczół widziało z pyłkiem, leżały gdzieś tam sobie w trawie, były zbombardowane przez grad i przez deszcz. Czereśnie u mnie tak wyglądają. Jest teraz na zegarku godzina 10:00. No i pomału widać, że tu coś się zaczyna dziać. Nie? Pomału pszczoły zaczęły latać, wyprysnęły. To prymorski. Nie? Zobaczymy jak to będzie. O, nawet moje startery się już tu troszeczkę rozlatały. Bardzo ładnie. A na poidle zobaczymy tutaj co się dzieje.
No nie ma specjalnego zainteresowania po idła jakoś, z jakiegoś powodu. Tutaj resztę pasieki w locie. Przez tą pogodę ostatnią, którą mieliśmy, musieliśmy już zaprzestać hodowlę, nie przekładanie, no bo wiadomo, było za zimno, temperatura była około 6-5 stopni. W zasadzie to zbrodnia otwierać ul, nie, i grzebać w ulu, żeby coś tam robić, więc przestaliśmy. Więc na razie u mnie hodowla matek jest wstrzymana, co oczywiście wpłynie to troszeczkę, bo kilka dni jest przerwy. No zobaczymy, jakoś sobie będziemy z tym musieli radzić. Teraz zobaczymy krainkę. Tu jest matka. Jeżeli chodzi tu o tą krainkę, co tu właśnie teraz operowałem, to już ją wypuściłem z tego izolatora. Ona już była 3 dni temu, była na jednym, drugim, teraz trzecim, nie? Więc jutro już będę mógł z tego pierwszego, na którym ona czerwiła 3 dni temu, już będę mógł przekładać, bo już będę miał tam podlane larwy do przekładania. Wczoraj zrobiony starter i teraz co chcemy zrobić? Obejrzeć go, zlikwidować mu mateczniki.
I'd like to kiss you, but I just washed my hair. Bye. I'm thinking about you, baby. I wish you wouldn't, Jimmy. What? Think about me. What's the matter? I'm liable to catch something hanging out in your mind. Baby, you are my life. And without you, I'm an empty shell. Aha, nie ustawia się automatycznie. Wow. To już koniec, Piotrek już poszedł, trochę porobiliśmy, do 6 starterów przełożyliśmy dzisiaj pszczoła primorska. Jutro będzie krainka cele, będziemy przekładali przez 3 dni i może już, może nie 3 dni zupełnie, bo w drugim dniu już tej krainki cele chyba bakwas już będziemy KB. Na razie jeszcze nie, GZ-an jeszcze nie przekładaliśmy i też jeszcze nie przekładaliśmy tego PS, tego Peter Strofen, nie? Zobaczymy. Teraz już nic nie lata, jest spokój. Ja tak w zasadzie tylko wziąłem teraz tą kamerkę, bo chciałem zakończyć ten film, bo tak sobie obiecałem właśnie, że co każdy tydzień będę jakoś robił ten film i puszczał. Teraz mam nowy sprzęt w ręku, jeszcze tak nie jest dobrze przetestowany, ale ja jestem dobrze optymistycznie nastawiony. Może jak będą cieplejsze dni i będziemy więcej tutaj grzebali przy tych pszczołach, to chciałbym wszystko filmować i wszystko wrzucać i pokazywać. I może mi się to uda. W każdym bądź razie dzisiaj to już pomału trzeba kończyć, nie ma co się wygłupiać. Tutaj u mnie, o, to jest ważne. Nie? Już dzisiaj wylali mi. Tu będzie moja kuchnia. To dziadostwo tutaj idzie wek. I tutaj mam już takiego koloru cegły jak mój dom. I tu powstanie taka kuchnia ogrodowa. Coś fajnego mam w ręce, jest pełno. Jak się wejdzie na YouTube i napiszę kuchnie ogrodowe, tam jest dużo różnych projektów i mam właśnie zamiar skorzystać z takiego projektu. No i to będzie fajnie, to będę miał taką zatokę, tu postawię sobie stoły tego typu i będę mógł zapraszać pszczelarzy, prawda? I będzie można zrobić fajną jakieś biesiady i tak dalej. Tam będę miał, tam na razie stanęło, no ale było zimno, no zrobiły się mrozy, śnieg padał, deszcz padał, trudno było kontynuować tutaj robotę. Więc tutaj jedyną rzeczą, która została zrobiona, to z tego wieńca, nie, ten szalunek został odkręcony. I to wszystko, nic więcej. Teraz będzie trzeba to zadaszyć. Tam mam drzwi, bo już tu drzwi kupiłem. Trzeba będzie te drzwi po prostu pomału wsadzić, no ale to trzeba będzie kogoś poprosić, rzucić, nie, żeby ktoś to się za to wziął. Ja dziękuję pięknie za oglądanie tego filmiku, życzę przyjemnego weekendu i do następnego razu. Ciao, bye bye. Ty, ale wyraźny obraz tutaj jest w tej kamerze, nie?